Od godziny papież mówi, że jesteśmy w Europie. Od godziny. Od godziny. W ramach katechezy wysłuchali Państwo środę nauczania świętego Jana Pawła II, a było to wystąpienie podczas mszy świętej 7 czerwca 1991 roku w Włocławku. We Włocławku. Nie tyle tego sporu jako poważnego konfliktu, bardziej potraktowała to jako Słuchają Państwo Radia Maryja Katolickiego Głosu w naszych domach. Zapraszamy do wysłuchania porad kulinarnych. Witam serdecznie wszystkich sympatyków porad kulinarnych. Drodzy Państwo, jest to jednocześnie druga środa miesiąca września. Słuchacze mają więc dzisiaj głos. Zapraszam do współtworzenia porad kulinarnych dzisiaj naszych słuchaczy. Jak zawsze czekam na Państwa telefony, na Państwa propozycje, ale najpierw też, jak zawsze, pragnę spełnić prośbę jednej z naszych słuchaczy, która tydzień temu prosiła o powtórzenie przepisu na ciasto królewskie ze śliwkami. Jest to zresztą nie tylko prośba jednej słuchaczki, ta, która wybrzmiała na antenie, ale także poza anteną kilka osób mnie prosiło, aby ten przepis powtórzyć. Dlatego zacznę od tego. To była też propozycja, to ciasto królewskie, bo to była propozycja jednej z naszych słuchaczek, pani Marii z okolic Warszawy. Pani Mario, w takim razie gorąco serdecznie pozdrawiamy Panią w tej chwili i już mam nadzieję, że wszyscy Państwo mają przygotowane do pisania przybory i będziecie mogli zanotować tę propozycję i wszyscy z Państwa, którzy o to prosili, jak również ci, którzy być może jeszcze nie wszystko zdążyli w tym przepisie zanotować. Jest to ciasto królewskie ze śliwką, kruche ciasto z opisu smaczne. Przyznam, że nie próbowałam jeszcze, bo wiele przepisów staram się wypróbować. No i rzeczywiście wydaje mi się, że to ciasto jest godne uwagi. Śliwki teraz w pełnej krasie można właśnie w tym czasie takie ciasto zrobić. Co jest nam potrzebne do wykonania tego ciasta? Na samo ciasto potrzebujemy 5 szklanek mąki, 5 żółtek, 1 kostkę zimnego masła. Chodzi o to, aby było twarde to masło. 1 szklanka cukru pudru. Chociaż sam Juncker zapowiedział, że on o to stanowisko jedna już ubiegał się rzeczka proszku nie do pieczenia. Tym tropem konkretnych propozycji, które dzisiaj soli złożył Juncker. I około 3 do 4 łyżek gęstej śmietany. To chodzi o zależność od tego, na wiadomo jakie, bo jak mamy takie, takie miarki jak szklanki, łyżki, łyżeczki, one czasami się odrobinę pojemnością swoją różnią, więc tu chodzi o to, aby było to ciasto plastyczne, bo jest to takie kruche ciasto, które należy ugnieść i musi być ono plastyczne, musi chodzić od ręki. A ja pan sobie także, sprawie właśnie, no nie dlatego będzie 3 lub 4 łyżki gęstej śmietany w zależności od potrzeby. Powtarzam jeszcze raz przepis, jeszcze raz produkty potrzebne do wykonania ciasta. 5 szklanek mąki, 5 żółtek,
jedna kostka zimnego masła, jedna szklanka cukru pudru, jedna łyżeczka proszku do pieczenia, szczypta soli i 3 do 4 łyżek gęstej śmietany. Wszystkie składniki łączymy ze sobą i wyrabiamy. Następnie wkładamy do lodówki do schłodzenia. Oczywiście należy zawinąć folię schłodzącą ciasto, aby nam nie zesychało i chłodzimy w lodówce. A więc wszystkie składniki zagniatamy, wyrabiamy i wkładamy do lodówki do schłodzenia. Następnie potrzebne nam będzie 1,5 do 2 kg śliwek. Tutaj pani Maria podawała, że mają to być większe śliwki. Te takie, które są podobne do węgierek, ale takie większe one są. A więc od 1,5 kg do 2 śliwek, od 1,5 do 2 kg śliwek. Blacha musi być duża, ta blacha z piekarnika. To jest porcja, proporcje tego ciasta są na taką piekarnikową blachę, a więc blachę piekarnikową wykładamy papierem, wyjmujemy z lodówki schłodzone ciasto i rozkładamy je na tej blachce, a więc albo je, różne sposoby są, takie ciasto można rozwałkować, lub można tak ręką plastycznie ładnie blaszkę wylepić tym ciastem. A więc ciasto rozkładamy na blasze i teraz śliwki, które oczywiście myjemy, przygotowujemy do tego, aby mogły być użyte do ciasta, więc musimy wydrylować pestki. Te śliwki wydrylowane układamy cośniutko, tak jedna przy drugiej połówka, tą częścią wydrylowaną do góry rozkładamy na całym cieście. Kiedy już tak mamy przygotowane ciasto ze śliwkami, bierzemy 3 do 4 łyżek cukru, a więc 3-4 łyżki cukru przepalamy na suchej patelni, następnie wlewamy trochę wody, tak aby zrobił nam się taki karmel. Do tego dodajemy kieliszek lub 2 wiśniówki, a więc jeszcze raz to powtórzę, jak już mamy ciasto kruche przygotowane, rozłożone na blaszce, śliweczki wydrylowane, ułożone wydrylowaną częścią do góry, przygotowujemy taką masę, którą wypełnimy śliwki, a więc potrzebna nam do wykonania tej masy 3 do 4 łyżek cukru, który przepalamy na patelni, tak go wymienimy, wlewamy troszeczkę wody, powstaje nam taki karmel, do tego dodajemy wiśniówkę, kieliszek lub 2 i całą torebkę płatków migdałowych. To wszystko mieszamy razem, a więc przepalony cukier, czyli karmel, 1 do 2 kieliszków wiśniówki i jedna torebka płatków migdałowych, to wszystko razem mieszamy. I teraz do każdej śliweczki, do każdej takiej wydrylowanej połóweczki, które już leżą na naszym cieście, wsypujemy szczyptę cukru, szczyptę cynamonu i na to łyżeczką nakładamy do każdej śliwki masę, którą przygotowaliśmy z karmelu, wiśniówki i płatków migdałowych. Kiedy już rozłożymy całą tę masę do śliweczek, wkładamy ciasto do piekarnika, pieczemy około 40 minut w temperaturze 180 stopni. Drodzy Państwo, wydaje się, że jest to takie może pracochłonne ciasto, ale tak naprawdę wystarczy sobie przygotować i po kolei kilka czynności wykonać, które wcale nie są długie czy czasochłonne.
aby móc ten proces wykonać. Pani Maria z okolic Warszawy nam ten przepis przekazała, jest to Ciasto Królewskie z wycinką na prośbę. Od godziny papież mówi, że jesteśmy w Europie i to mało tego, myśmy ją tworzyli, tę Europę. Wszystko zdążyli zanotować. Może jeszcze tylko przypomnę że myśmy tworzyli Europę, papież mówi, mało tego, że my tam należymy do Europy, że myśmy tworzyli tę Europę, mało tego. Mało tego, że myśmy tworzyli tę Europę, mało tego, że myśmy tworzyliśmy tę Europę. Poreczkę płatków migdałowych. To wszystko mieszamy ze sobą. Powstaje nam taka masa, którą nakładamy w rzeczkę do każdej szliweczki. Troszeczkę tej masy, a wcześniej jeszcze do każdej szliwki wsypujemy po szczypcie cukru i cynamonu do smaku. Lub jeśli ktoś cynamonu nie lubi, no to oczywiście można ten cynamon pominąć. I co by było tyle, jeśli chodzi o ciasto królewskie z kiszką. Więc drodzy Państwo, a teraz już czekam na Państwa propozycję. Że wielu ludzi w dobrej wierze współpracuje z instrumentami, Bardzo proszę, panie. Jeden kilogram czapów świeżej. Mające aplikować ten plan. Rozumiem, że pan też dosłyszał, pan sam do siebie jakieś zastrzeżenia ma, czy nie? Ocena legitymizacji odwołał prawów globalnego konsensu. Pół kilograma czapów deklaracji praw człowieka. Jednak szybkie sprawdzenie dokumentów podstawowych organizacji międzynarodowej ukazuje natychmiast znaczącą zmianę języka. Brak kontynuacji cerwiany karty zawierały język prosty i jasny. Mówiła o płci zamiast o płci kulturowej gender. O różnicach zamiast o dyskryminacji. Pół kilograma cebuli. Używała słowa międzynarodowe zamiast globalne. Mówiła o postępie ekonomicznym i społecznym w miejsce zrównoważonego rozwoju. O współpracy w miejsce partnerstwa. Przeciwnie, słowa i wrażenia, które mogą różne składniki konsensusu międzynarodowego są nieobecne w karcie. Takie jak zrównoważony rozwój, obywatelstwo,
obywatelstwo globalne, przyszłe generacje, dobre zarządzanie, wzmacnianie kobiet, demokracja uczestnicząca, zmiany klimatyczne, bezpieczeństwo żywnościowe, edukacja jakościowa, uniwersalne, kultury globalne, słowa, narody, suweren, religia, obecne wsparcie, praktycznie zniknęły z obecnego języka angielskiego. Czyli obiecał, że nie doprowadzi się już jedna szklanka cukru, zakładanie marynarki, do tego jedną szklankę oleju powstającego na wzgórzu, ja użyłam kujawskiego, niezależna, jak mówi cytowany przez portal wiceszefa, tak, oleju rzepakowego, po prostu tak, oleju rzepakowego zewnętrznym konfliktem politycznym w Austrii i nie miało podłoża antypolskiego. Dodają jeszcze dwie łyżki soli, demonstracje skrajnie prawicowego ruchu identytarystów oraz trzy kontrmanifestacje organizacji antypolskiej. Dwie łyżki pieprzu ziołowego, ale koniecznie ziołowego, nie innego. Organizmu traktować w kategoriach rywalizacji konkurencyjnych, ekstremistycznych grup. Przy okazji musimy się dowiedzieć, że prawicowa organizacja nazywająca się IPA chętnie posługuje się Wielkiem Sobieskiemu jako archetypu marki biznesu. Zamiennie, może być oczywiście to sok jabłkowy lub zamiennie sok cytryny, z tego około 4-5 cytryn, jedna szklanka cukru, jedna szklanka oleju, dwie łyżki soli, duże, tak? I dwie łyżki pieprzu ziołowego. Następnie proszę wszystko razem zamieszać, zostawić na 12 godzin. Zapraszam na świat w powiększeniu, nasze pierwsze dziś gości. I po 12 godzinach należy to robić do słoików i pasteryzować od 10 do 15 minut. A więc ten zalewę, te wszystkie składniki zalewy połączyć ze sobą. Zalewą zalew warzywa wszystko razem zamieszać. Zostawić na 12 godzin, następnie przełożyć do słoików i pasteryzować. I zachęcam, ponieważ łatwo ją wykonać, można długo ją produkować, bo papryka jest dosyć długo. Także no do później jesień, a już doskonała smaku, no przepyszna. Pani Jolu, około 15 minut pasteryzujemy, tak? Bo to też w zależności od wielkości słoików, czy nie? To znaczy, ja składam sobie do takich słoików sałatkowych, nie są to 0,7 ani 0,9, tylko takie pewnie 0,5 albo jeszcze mniejsze. O, może inaczej. Po majonezie 400 mililitrowy. Tak jest i ja do tych słoików składam i taka porcja starcza na, no, na wieczorze. Zresztą nawet doskonała jest jako przygrywka do kolacji. To była sałatka jarzynowa, ale sałatka jako przedczorek, tak? Nie tak bezpośrednio z powrócia, tylko przedczorek. Pani Jolu, pięknie dziękujemy. Ja również. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję również wzajemnie. Pozdrawiam panią i wszystkich 20 stanów, 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 20
pół kilograma papryki czerwonej pokrojonej w kostkę, pół kilograma cebuli, również pokrojonej w kostkę i pół kilograma marchwi czartej na tarce warzywnej o dużych kostkach. Te wszystkie warzywa ze sobą razem połączyć i zalać zalewą, do której przygotowania potrzebujemy pół szklanki octu, może to być octu jabłkowy lub sok cytryny, czy pani Jola zrobiła z około 4 cytryn, a w zależności od wielkości cytryn może to być 4 do 5 cytryn. Następnie szklanka cukru, szklanka oleju, dwie łyżki soli, dwie łyżki pieprzu ziołowego. Wszystkie oczywiście składniki zalewy łączymy ze sobą, wlewamy ją do przygotowanych już warzyw. Wszystko razem łączymy, mieszamy i odstawiamy na 12 godzin. Po 12 godzinach przekładamy do kulków i pasteryzujemy około 15 minut. Cała tkanina, na pewno szczególnie zimą z radością będziemy sięgać, jeśli tylko przygotujemy sobie taki rarytas jako dobry dodatek do posiłku, do dania obiadowego czy do kolacji. Trzeba było odsączać cokolwiek, żeby na pewno
Tego kraju,
Natomiast